Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i na live'iku z GTA Byczki. Tak to właśnie codziennie wygląda na moim kanale, kiedy oglądniecie odcineczek i o godzinie 20 wpadacie na mój kanał, gdzie robię dla was live'iki z różnych gierek. Pewnie jesteście ciekawi, jak się to wszystko zaczęło. Wszystko zaczęło się moi drodzy 3 lata temu, kiedy jeszcze taki młody ospek zerwał ze swoją dziewczyną, która mu powiedziała: w życiu nie będziesz dobrym streamerem, bo akurat oglądałem Paszę Bicepsa. I ona do mnie: no nie nadajesz się, a ja mówię: kurde, ale bym się nadawał. No nie, nie, to nie dla ciebie, jesteś nudny. No i właśnie kiedy już ta babeczka sobie poszła w swoją stronę, ja poszedłem w stronę, narodziłem się ja, Ospano, który zaczął live'ować na Twitchu. O kurde, Marwinek, co się stało? Marwinek, czemu on spadł? No bo spadł. Marwinek! Spadłam! Marwinek! Wy mnie kojarzycie z jak 3 lata temu latałem i grałem Sergio i robiłem la pupa. Ale moja przygoda znacznie wcześniej się zaczęła, ponieważ jeszcze 1,5 roku grałem w różne gierki takie jak Infestation Z, PUBG. PUBG też grałem w Heezy. No i właśnie po tych gierkach zaczęła się moja przygoda z GTA i live'owaniem GTA. Na początku grałem na serwerze Santos Live, był to pierwszy serwer roleplay. No i oglądało mnie przez te 2 lata po 15 osób, ale dla nich robiłem live'y codziennie moi drodzy po 12 godzin 5. Wracałem ze szkoły, wracałem z pracy, robiłem live'a, wiecie, cały czas live'owałem i nie zniechęcałem się, nawet gdy oglądały mnie 2 osoby, a tak bywało dość często. Moi starsi widzowie, którzy teraz została w sumie taka, nie no, w sumie jedna osoba ze mną została tak naprawdę, czyli Krzysiu, to on pamięta tą całą drogę. Pozdro Krzysiu, że dalej stary ze mną jesteś i dziękuję za takie wsparcie przez tyle lat. No i wam muszę powiedzieć, że po tych 2 latach zacząłem łapać takiego doła, całkiem szczerze. I pamiętam, że to był Sylwester i sobie mówię: kurczę, streamuję te 2 lata i w zasadzie bardzo dużo czasu mi to je, ale też mi sprawia dużo przyjemności, ale no muszę się wziąć za siebie, bo też już wtedy, wiecie, miałem 20 lat ponad i kurde, no trzeba coś ze swoim życiem zrobić, co nie? No bo ile można grać przy komputerze i wiecie, zaniedbywać inne obowiązki. No i był Sylwester i sobie mówię: kurde, Kamil, słuchaj, bo Kamil tak mam na imię, bo czasami mówicie: wow, ty masz na imię jak Kaluch. No, jesteśmy Kamilami. Zgrani Kamile. Kamile są kozacy. No ale tak już całkiem serio, to moje postanowienie noworoczne na tamten czas to było, że jeżeli do moich urodzin, czyli do 6 września, nic mi nie ruszy z tym YouTube'em, to po prostu z nim skończę. Ale na całe szczęście stało się inaczej. 18 dni później wpadł Kaluch na serwer i szukał ludzi do nagrywek i kumple z GoToRP mnie popchnęli, mówią: ty Ospano, dawaj zagraj tam jakiegoś drwala, bo potrzebujemy osoby, nie? No i zagrałem tego drwala. Bo hejko, bo drwalem się było, hejko, ale gówno się jeździło, siekier łapie leci, nie zabija wcale dzieci. I okazało się PUM! Oczywiście mój bardzo dobry kumpel chomik tam powiedział coś Kaluchowi i nagle się patrzę, a na koniec filmu oznaczony jest Ospano. To wtedy było wow, to było takie next level, co nie wiedziałem co w ogóle się dzieje, bo wyobraźcie sobie, 2 lata człowiek streamuje i w zasadzie no co, no ogląda go taka malutka grupa osób, a odpala live'a po jednym odcinku i nagle patrzę, 1000 osób, co nie? Wiadomo, że to rosło, ale z każdą minutą było ich coraz więcej, a mi jeszcze tak lagował live'ik, że ja totalnie byłem zestresowany i cały czas tylko dziękowałem, mówiłem, że jest mi głupio, no i nie wiedziałem, jak się w ogóle zachować, co nie? Ale to był taki nagle strzał, że jeb, mówię: kurde, ale jaja, co nie? Co się właściwie dzieje? No i wtedy wszyściutko się zaczęło. Jak wiecie, ja na początku nie robiłem jakoś dużo odcinków, ale zacząłem cisnąć z tymi live'ikami i te live'y leciały. Kurde, codziennie live'owałem, coraz więcej osób wbijało, robiliśmy nawet już po 1200, po 1300 osób i to na każdym live'ie wbijało te 1000 osób i patrzyli, jak ja udaję pana La Pupę, bo wtedy zaczął się sezon na pana La Pupę. Rakia, come estás, amigo? La Pupa, bierzcie!
Zaczęliśmy prowadzić tą serię od życia do milionera jeszcze bardziej. Ja skończyłem grać Drwala i od razu zmieniłem się w Sergio, jeszcze w tym samym odcinku. To w ogóle było takie dla mnie, nie wiadomo co się działo, ja żyłem w innym świecie. Wiecie, śmieszne było to, że nie wspomniałem wcześniej, ale na przykład u mnie w domu bardzo się ze mnie śmiali i mamo, jak to oglądasz, to ty nawet tego nie możesz zaprzeczyć, że zawsze ze mnie cisłaś bekę, tak samo przyjechał do mnie wujek z ciocią i tak się ze mnie śmiali, a bo Kamil siedzi tylko na tym komputerze i udaje jakiegoś policjanta i krzyczy stój policja, no. Z jednej strony no nie dziwię im się, no bo wtedy to nikt nie wiedział, że jest to takie coś jak roleplay, że te ludzie te grają. I taka mama mogła myśleć, że oj, coś z moim synkiem jest nie tak. No, ale powiem wam, że po tym wszystkim szybko zmieniła zdanie, ale to jest takie motywujące, że ja zawsze żyłem na swój sposób, robiłem wszystko na swój sposób i widzicie. Mogę dzisiaj wam się podzielić takimi fajnymi newsikami, tym wszystkim, co było, wiecie, jakiś fajny pamiętnik teraz piszemy czy coś. Sorki, że czasami też parksnę tutaj głupotę, ale nagrywam to po prostu tak bezpośrednio, nic nie przygotowywałem, żadnej gadki czy coś. Po prostu chcę wam szczerze powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło i co zamierzam dalej, moi drodzy. A więc tak, graliśmy sobie tego pana Sergiuszka dość długo, było dużo akcji na live'ach, były lepsze, gorsze, ale jeszcze mi tak wtedy ciało kompa, że to była masakra, miałem 20 FPS-ów, 12, bo grałem na takim gruchocie, już potem na te five'y, że szkoda gadać, ale cisłem cały czas, no. Pamiętam, że w pewnym momencie to już doszło do tego stopnia, że zrzuciłem pracę, w której pracowałem, tak wcześnie rano wstawałem, w takim obozie piłkarskim, Southampton FC, oni mają taki tam klub i tam po prostu, no, sprzątałem i takie różne rzeczy. To, moi drodzy, no, rzuciłem tą pracę i mówię, dobra, poświęcam się, wszystko kładę na jedną kartę i zacząłem cisnąć na poważnie. To wyglądało tak na poważnie, że tak się wkręciłem, że wyobraźcie sobie, że potrafiłem zrobić live'a do godziny 3 rano, długo wtedy siedzieliśmy, po 8, 10, 12 godzin, szedłem spać i wstawałem na live'a. I w sumie dobrze to pamiętacie, jak ja taki super zaspany wstawałem na tego live'a i się spóźniłem 10 minut i wiecie, sorry, dopiero wstałem. Bo tak wyglądało życie przez bardzo długi czas, jak właśnie wstawałem o 17, żeby live'ować do 4 rano i znowu szedłem spać i znowu live'owałem i to było kilka miesięcy. Ale wszystko zmieniło się w sumie wtedy, jak pierwszy raz zderzyłem się z wami, to znaczy się, ja wtedy mieszkałem w Anglii, nie miałem żadnego kontaktu z swoimi widzami, tylko na Discordzie albo na live'ie. No i po tym praktycznie roku streamowania pojechałem na pierwszego meetupa, gdzie zobaczyłem się na żywo z Kaluchem, poznałem całą jego rodzinkę, no i poznałem was, to było takie wow, kurde, to wtedy mi dodało taki skrzydeł, że mówię, kurde, jak fajnie jest w Polsce i zobaczyć tylu z takich, no, ludzi, którzy was oglądają. Dla mnie zawsze to były liczby na YouTube, a zobaczyłem was na żywo i po prostu byłem, nie wiem, nawet nie wiem jak to powiedzieć, w szoku, zaskoczony. Nawet nie umiem teraz dobrać tych słów. Kurde, po tym przyjeździe do Polski postanowiłem, że kurde, wracam do Polski. Pierwszy krok, chyba podejmuję największą decyzję w swoim życiu. Podejmuję samodzielnie, bo będzie ona dotyczyła mojego samodzielnego życia. I po prostu chcę wam powiedzieć, przez co ja się tak denerwowałem ostatnio, przez co czasami po prostu nie spałem i na live'ach byłem taki, wiecie, byle jaki i ten. Sprawa mała się następująco. Podjąłem decyzję, że na razie wstępnie do 25 stycznia polecę do Polski. Chcę wrócić do Polski, chcę zamieszkać na stałe w Polsce. Wiążę z tym bardzo wielką nadzieję, że mi się uda. Bardzo w to wierzę i bardzo też liczę na to, że no w końcu moje życie będzie jakieś bardziej kolorowe i będę mógł wam dać więcej od siebie energii. I już jak pamiętacie, to od września do grudnia robiliśmy mega live'y i mówiłem, kurde, wracam dla was, wracam to robić w Polsce, podoba mi się to, czuję mega vibe'ika, wy też chcieliście, żebym przyjechał. No i kurde, przyjechałem do Polski, przyjaciele. W Polsce zamieszkałem. No i jak zawsze wróciłem do live'owania, do nagrywania odcineczków, ale live'owania głównie, bo zawsze to były live'y. I trwało tak to do teraz, ale już wiecie, że w międzyczasie dużo się pozmieniało. Bardzo dużo się pozmieniało, moi drodzy. Poznałem Julkę.
Jak wiecie, z Julką szybko zamieszkałem. Robiłem może troszeczkę mniej live'ów, ale wiecie, zacząłem też żyć z tej Polski, ale cały czas, no nie... Ja nie pamiętam w ogóle, czy kiedykolwiek był taki odstęp, żebym na przykład raz w tygodniu nie zrobił live'a. Nawet jak w Polsce byłem na tych wakacjach, bo tak to robiłem codziennie, ale jak jeździłem do Polski czy gdzieś, to zawsze robiłem live'a, nawet z telefonu, ale zawsze coś było. No i nawet jak raz Kaluch przyjechał do Londynu, co mówiłem, że jadę się z nim spotkać, to i tak wam wtedy zrobiłem live'a, bo Kaluch poszedł na mecz, ja niestety nie miałem biletu, bo nie miałem u niego zostawać, ale zostałem na noc, no i zrobiłem live'a z jego laptopa. Więc te live'y zawsze gdzieś były w moim życiu i zawsze, gdzie jak gdzieś wyjeżdżałem, to zawsze byłem dla was tam gdzieś dostępny, co nie? No, no i w zasadzie, tak jak wam powiedziałem, to co było, to już... Te bliższe wydarzenia już bardziej kojarzycie, ponieważ no po jakiś tam czasie wyszła nowina, że będę tatą i zaczęła się cała ciąża Julki, Brunek, w ogóle no zresztą sami dobrze wiecie, bo była kwarantanna taka dość ostra i to wszystko i w zasadzie zamiast siedzieć z Julką w szpitalu, to nie mogłem tam wejść i siedziałem na live, czekałem na informacje i wy czekaliście ze mną. Halo, 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 słychać mnie? Halo, 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 ej, halo, 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 halo! Wracajcie! Halo, halo, halo! Słychać mnie? No, słuchajcie! Urodziła Julka! Julka urodziła! Chłopczyk 3,5 kg, 56 cm. Dostał 10 na 10 punktów. I... Niestety Julka miała cesarskie cięcie, bo dziedziusiowi słabło tętno. Ale urodził się, skończyłem streama i dzwoni nagle, jak włączyłem OBS-a, zadzwoniła do mnie Julki mama i mówi: gratuluję tatuś, więc Lilospek się urodził. Urodził się. Jest wszystko okej, okay. Z Julką jest wszystko okej, okay. Z maluszkiem jest wszystko okej, okay. Więc jest Bruno na świecie, jest malutki na świecie, właśnie w tym momencie się urodził, Julka dała radę. Szkoda, że to cesarskie cięcie, ale dobrze, że jest. Jeszcze dzisiaj dostanę zdjęcie maluszka i postaram wam się przesłać. Więc... jest na świecie! Więc generalnie no, gdy Julka rodziła, to wy wszyscy byliście ze mną jak rodzina i czekaliśmy na informację, czy Brunek się urodził, czy wszystko jest okej. Więc no... to... to było coś, to wow, wow, teraz jak na to patrzę, to wy tutaj 4 lata mojego życia macie non-stop monitorowane i widzicie, jak ja się zmieniam i ta pozytywna energia i to wszystko jest dzięki wam. No i w sumie teraz przejdę do sedna, dlaczego ten film powstał. Sprawa jest taka, że 4 lata live'owania to jest bardzo długi okres i ja zawsze, odkąd to zobaczyłem, chciałem to robić i dalej chcę to robić, więc nie myślę, że przestaję live'ować, ale z racji tego, że moje życie teraz wygląda zupełnie inaczej i mam małe, malutkiego Brunka, który potrzebuje dodatkowej uwagi i teraz też będę dla was otwierał sklep niedługo i niedługo będzie już konkretne info co i jak, to na bieżąco również nagrywam dla was odcinki, więc no nie ukrywam, że po całym dniu pracy, gdzie zazwyczaj rano wstaję, nagrywam odcinki, jeszcze je montuję, to mam potem jakieś 3-4 godziny dla siebie i jeszcze wpadam na live'a, to jest to dość dla mnie obciążające, bo w tym czasie muszę się zająć Brunem, muszę też poświęcić czas mojej dziewczynie Julce, a czasami po prostu nie jestem w stanie tego zrobić i ona musi robić za dwóch, a ja no, powinienem też się zająć więcej uwagi dla Brunka. Dlatego, moi drodzy, muszę coś zmienić. I tak jak wam wspominałem, nie mam zamiaru kończyć z live'owaniem. Broń Boże, to jest coś, co mi sprawia jedną z największych przyjemności w moim życiu i nie chciałbym z tego rezygnować. Będę się to starał robić tyle, ile mogę, ale trzeba to po prostu zmniejszyć, dlatego zamiast, moi drodzy, już robić codziennie takie live'y, to ograniczymy się do jednego dnia. I uważam, że to będzie też bardzo zdrowe, z tego względu, że ja też jestem bardzo zmęczony po całym dniu nagrywania właśnie, zajmowania się Brunkiem i innymi czynnościami, że po prostu no, na tych live'ach już nie przekazuję wam tyle energii, co przekazywałem kiedyś. Ja osobiście wolę zrobić jednego bardzo mocnego live'a, gdzie wszyscy będziemy się super bawić,
niż robić 5, na których po prostu no siedzimy bardzo zmęczeni i wy też możecie się męczyć, albo po prostu widzicie, że ja czasami jestem już taki mniej w humorze, mniej pożartuję i nie chciałbym też, żebyście ode mnie dostawali mniej energii niż kiedyś. Dlatego co teraz będzie? Będzie jeden live w tygodniu. Będzie to piątek i będziemy go zaczynać o godzinie 17, ale z racji takiej, że jest to jedyny taki live'ik w tygodniu, to będzie on trwał zdecydowanie dłużej. Te live'y będą zupełnie inne od tych wcześniejszych live'ów, ponieważ no na tamtych robimy takie rzeczy, które no czasami dla was są nudne, bo tak piszecie na czacie. Ja to zawsze widzę, jak wy piszecie nudne i mi zawsze jest przykro, kurde, oni rzeczywiście myślą, że jestem nudny, a ja się staram robić wszystko, żeby było fajnie. Dlatego na te live'y w piątki będę robił totalny tutaj, wiecie, strzał pozytywnej energii. Razem z ekipą TK, razem z wami będziemy robić fajne live'iki, na przykład z jakiegoś chowanego, czy to z, nie wiem, nawet może z jakiś GTA przez mapę, z jakichś tam różnych zabaw. Będę zapraszał Kalucha częściej i całą ekipkę właśnie, żebyśmy się jak najlepiej bawili, więc myślę, że te live'y w piątki to będą takim totalnym kozakiem, gdzie będziecie tylko czekać na ten piątek i ospaną, robimy live'a w piątek, ale będą jaja, będzie fajnie. Dlatego już dzisiaj chciałbym was zaprosić na pierwszego takiego live'a, który będzie w piątek o godzinie 17 i zrobimy tam mega energię. Naprawdę gwarantuję wam, że takiej energii to jeszcze nie widzieliście. Ale chyba nie myślicie, że ten kanał będzie stał taki pusty, ponieważ chciałbym wam oświadczyć, teraz na moim kanale co dwa dni będą filmy, czyli generalnie co drugi dzień możecie się spodziewać filmu i będę się starał za wszelką cenę trzymać tej systematyczności, właśnie tak. Będę starał się ją trzymać tak mocno jak nigdy, więc nie ma po prostu opcji, żeby ten film się pojawił później niż dwa dni. To więc możecie zapamiętać, że co dwa dni będzie film. Będę chciał dodawać to jeszcze częściej i będę się starał, więc nie zdziwcie się, moi drodzy, jak filmy na przykład będą dodawane codziennie. Dlatego też nie chcę mówić, że to będzie daily, bo czasami po prostu mi to może nie wyjdzie. Ale miejcie świadomość, że co dwa dni na moim kanale będzie film. No i tak jak mówiłem wcześniej, chciałem wam pięknie podziękować za te 4 lata tego live'owania. Kurde, no jest to niesamowita przygoda. Te wszystkie live'y pomogły mi wejść na to miejsce, w którym teraz jestem i myślę, że to jest dopiero początek tego, co my tutaj tworzymy razem z Kaluchem. Więc tutaj nic się nie kończy, tylko troszeczkę zmieniamy zasady, jak to będzie funkcjonować. Ja też będę mógł się zająć właśnie innymi czynnościami, tak jak właśnie sklepem dla was oraz moimi wspierającymi, którzy ostatnio przez ten cały mój chaos w życiu troszeczkę cierpią. Dlatego jeżeli mieliście zamiar dołączyć do takich wspierających, to również zapraszam, ponieważ będę już dla nich miał więcej czasu i na przykład już mam jakieś tam przewidziane materiały, które będą tylko i wyłącznie dla wspierających. Widzicie, dla mnie to tak czasami brakuje słów, ale uważam, że nagrywanie takiego materiału po prostu jednym strzałem i widzicie moje naturalne reakcje i że tekst nie jest w ogóle planowany, tylko mówię wam dosłownie prosto z serca, może jakoś bardziej do was przemówi i no i będziemy robić po prostu lepszą robotę. Ja się też motywuję tym, że mam was aż tylu, tutaj 250 tysięcy ostatnio wbiliśmy i ja celuję wyżej i wiem, że dzięki wam to wszystko jest realne, bo zobaczcie, 3 lata temu siedziałem zamknięty w małym pokoju w Anglii i tak jak mówiłem, moja rodzinka się ze mnie śmiała, że udaję jakieś postacie w GTA czy coś, a teraz kurczę, wynajmuję sobie mieszkanie, może za jakiś czas kupię sobie dom albo coś innego. No takie mam teraz szczerze plany, żeby coś w tym kierunku podziałać. Mam tutaj mieszkam z dziewczyną, mam synka, który jest przecudowny i jestem w stanie mu coś zapewnić i to kurde jest wszystko tylko dzięki wam. Dzięki wam to moje życie z takiego śmiesznego chłopaczka w Anglii, który w zasadzie nie wiedział, co go w życiu czeka, to teraz kurde mam całą tutaj waszą ekipę i kurde, no widzicie ten piękny pamiętnik, który tutaj razem tworzymy, więc moi drodzy, ja wam ślicznie dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, że zostawicie tego symbolicznego subka z dzwoneczkiem, że po prostu będziecie dalej śledzić to, co się tutaj będzie działo. No i kurczę, co? Widzimy się na kolejnym odcinku, który pojawi się już pojutrze. I co? Lecimy z live'em w piąteczek, więc pamiętajcie, w piątek ultra super kozacki live'ik.
No i teraz tak to będzie wyglądać, że live'y będą tylko w piątki, a w pozostałe dni będą odcinki. Dlatego trzymajcie się. No i co? Do zobaczyska, kurde. No, 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 nowhere.